Dzień dobry, witam serdecznie. Gramy bardzo silny turniej playerly.com. Zapraszam serdecznie. Pod filmem na pewno znajdziecie link do playerly.com. Tam są materiały różnych instruktorów szachowych i nie tylko szachowych. Subskrypcja gra, działa jak Netflix. Zapraszam serdecznie. Jeżeli ktoś się zdecyduje, to można wejść i się zarejestrować przez mój link. To taka mała reklama. Już nie spamuję i tutaj zaczynamy za chwilę. No i gramy. I gramy. Który mam numer w ogóle ostatecznie? 63. 63 numer. No i w arenach jest zwykle tak, że gra się z podobnym rankingiem na samym początku. No dobra, jedziemy. Wszystko widać. Gramy naszą ukochaną królewską indyjską. O, skoczek E2. Przeciwnik gra dosyć szybko. No to tutaj zagramy sobie tak. Ale dawno nie grałem w internecie, powiem wam, aż się dziwnie, strasznie czuję. Zagramy sobie H5, okej. Strasznie dziwnie się czuję. Dobra, A6, okej. Przerzucimy sobie tak skoczka, nietypowo. Dobra. Zagrajmy gońcem może? Gońcem? W sumie, powiem wam, nie czuję troszeczkę tej gry teraz. Tutaj, o! Tutaj sobie chyba dobrze staniemy, skoczka przerzucimy. Teraz już chyba czuję. Teraz już chyba czuję tę grę. To już mi się pozycja podoba. Dobra, F4 na pewno jest dobrym posunięciem. Pytanie, czy ja mogę zagrać F5 i czy ja tego ruchu potrzebuję. Tutaj. Jedziemy B5, bo na końcu E4 może paść pionek. Tylko muszę pamiętać, że ja nie mam gońca. Zobaczcie, jak przeciwnik szybko gra. Zresztą ja też. Tutaj nastąpiło. Dobra, wymieniamy wieżę. Wymieniamy i tutaj kosimy. Pozycja chyba miodzio, co? Według mnie pozycja jest miodzio. No dobra, mogę zbić piona, nie muszę. Może lepiej zagrać tak i skoczkiem wybić, ciężko powiedzieć. Dobra, mamy dużo czasu, chociaż system arenowy zapewne. Podoba mi się wieża D4. Zagramy wieżą D4 i tu skoczkiem spróbujemy zagrać. On mi może związać tę wieżę. I bijemy. Tu widełek nie ma oczywiście, bo jest goniec, ale zawsze już coś grozi. Dobra, tutaj taki ruch istnieje. Ok. No hetman. Hetman. Hetman F6. Jak skoczek tu, to tam mam szacha. Dobra. Może zagramy na końcówkę po prostu. To będzie chyba najlepszy wybór. Okej, za chwilę tu. No pełna dominacja, prawda? Pełna dominacja, tylko to jeszcze trzeba wykończyć, rzecz jasna. Dobra, i chyba skoczek G5 mamy. No dobra, teraz mogę wymienić. Czy tu nie ma jakiejś taktyczki? Chyba nie. I po prostu sobie zagramy wieża na D2, żeby tego piona spróbować jeszcze wziąć. No tutaj co, dwa piony więcej, zaraz będzie trzeci. Skoczki stoją wyśmienicie. Dobra, wymiana się szykuje. Ok, no to wymieniamy i wieża D4. Nie dajemy szans przeciwnikowi na żadną kontrę.
No, wymienił, to ciekawe. Nie, no tu jest wtopka. Tu jest wtopka, tu się wszystko pięknie trzyma. Dziwne, że jeszcze gra. Ma prawo oczywiście. Damy szacha, bo tu taki ruch istnieje. A, cztery piony. Damy radę chyba, nie? Według mnie szkoda czasu, że jeszcze gra chłopak. Mamy prosty plan. Tam tripi, te wtorki miałem wcześniej nagrane, dlatego wrzucałem. No dobra, mamy pierwsze zwycięstwo. Jest dobrze, bo to zawodnik 2500, to nie są słabi zawodnicy. No i cóż, walczymy dalej. 1100 ponad ludzi. Przepiękny turniej. Nie dość, że bardzo silny, to jeszcze frekwencja jest niesamowita. Nie chcę powiedzieć, że... Tutaj turniej raczej jest silniejszy ze względu na tą ilość zawodników, którzy tam grają w pierwszej, powiedzmy, 30, 40, ale tutaj jest rozciągłość tych zawodników większa. Takich, może nie są to... Jan Kotra, czy to jest Polak? Nie. Kto to jest? Papua Nowa Gwinea? Ale ranking wysoki. A niektórzy sobie tutaj specjalnie takie flagi wstawiają. Okej. Okay. Dajmy tutaj szacha gońcowi. Zagramy E4 oczywiście. D5. Nie będzie D5. No dobra. Tak, roszadka. Tak, tak, te ruchy są znane. Tu trzeba uważać. No gramy D5 po prostu. Za chwilę tu się wpakujemy. B3 jest potrzebne, żeby za chwilę zagrać wieżą tu i tu pianem na B4. Motyw z królewsko-indyjskiej. Pytanie, czy F5 będzie grał czarny. Tutaj skoczek mu nie stoi zbyt dobrze. Dobra, idziemy tak. Teraz to już się chyba zaczyna poprawiać. Pozycja mi się podoba. Dobrze. On chce po tym ruchu wejść na A4. Słusznie. Jakbyśmy tak zagrali. Nie, no B4 ja muszę zagrać. Jest ruch obowiązkowy. Niemalże. Chyba wybiję tak po prostu. Groziły widełki. Przerzucimy skoczka na D3. F5 będzie tutaj na pewno grał za chwilę. Dobra, więc trzeba bronić. Pytanie. Sprytne zagranie, sprytne. Zejdźmy od szachów. Czarne chyba grają dobrą grę tutaj. Kwestia, żeby się nie wpakować w jakieś problemy. Teraz tak. Co tutaj zrobić? Co tutaj zrobić w tej sytuacji? Może wieżą. Takie trochę dziwne posunięcie na pozór, ale chcę gońca przerzucić. No na pewno coś mnie tutaj, tak troszeczkę mnie tutaj przeciwnik punktuje. Czy ja coś podstawiłem? Podstawiłem w końcu. No właśnie. W końcu coś podstawiłem. To musiało nastąpić, ale zaraz mam taki ruch. No ale nie mogę wybić na E4. Okej, okay, a ta druga wieża może wejdzie coś? Może jakąś konterkę zrobimy? Taką niespodziewaną. Czy to się uda? Zagram za chwilę H3 po prostu. I tutaj, chociaż niepotrzebnie, hetman E2 byłoby lepsze. Już za późno. F4 może byłoby ciekawe. Nadal mogę zagrać F4. F4
F4 może być bardzo ciekawe, bo otworzę sobie przypadkowo gońca. Zagramy. Goniec się otworzy, to będzie jakaś szansa, gdy mamy różnopolaki. Ta wieża tutaj też na trójce może podziałać całkiem. Pytanie, czy na pewno. Teraz skoczka przerzucimy, żeby wzmocnić. Tutaj fajnie by było, jakby zbił, jakby nie zauważył wieży. Ale to się raczej nie stanie. Teraz zaplanuję sobie taki ruch i może wybicie coś tam, jakieś takie sztuczki. No, w internecie różne rzeczy widziałem, ale taki ruch myślę, że trzeba wykonać. I co te figury mają tutaj robić ze sobą, prawda? Właśnie pytanie, czy mi się bardziej nie podoba teraz pozycja moja niż przeciwnika. Tutaj zostało zagrane. Ha, on chce zbić tu. Okej. No nie mam wyjścia, muszę. I nawet wieżą to zrobił. Okej. Tu wisi. Zbierajmy tak, żeby tu atakować. Żeby ten skoczek nie miał nigdzie ucieczki. Tutaj jakieś opcje już grożą. Nie, chyba nie. Chyba nie. On musi zresztą liczyć. Za chwilę tutaj chcę zagrać królem. To będzie chyba dobre zagranie. Chociaż G5 jakieś istnieje. Niebezpieczne posunięcie G5. Może nie zauważy? Nie można. Nie można tak zakładać, ale... No właśnie. Ryzykuję. Jak zauważę G5, to jest dobry gość. Dobry, nie zagrał jeszcze. Okej. Teraz chyba... Okej, niech będzie tak, bo chcę zbić. Nie, nie mogę, bo tu wieża cały czas wisi. Dobra. Niech będzie tak. Okej. No dobra, spróbujemy. Oddać. Nie mogę za bardzo oddać. Dobrze, zagrał. Długo się zastanawiam w takich pozycjach. Czy tam coś grozi? No dobra, gramy tak. Aha, skoczek na E4 jeszcze. No zapomniałem o tym posunięciu. I tak będzie groziło. A taki sprytny ruch zagramy. Tu grozi bicie na G7. Mam nadzieję, że zadziała. Może odbije jeszcze gońca, jakaś szansa. A, tu mnie związał. Cóż ja, biedny żuczek, mogę zrobić? Muszę zbić skoczek E4. Dobra, to jest przegrana. No szkoda. Dobra, to taka przegrana może troszeczkę zmobilizować, mam nadzieję, do gry. Szybszej, agresywniejszej. Zobaczcie, jedna porażka od razu, jak lądujemy daleko, nie? Ojejku, aż mi się chce tutaj obciąć czas, ale strasznie się boję. Wiecie co, ale trzeba zaryzykować. Trzeba zaryzykować. Tutaj teraz nie mam dodawanego czasu. A może tak, jak zagra, to zbije. Będę próbował męczyć po tym związaniu. Oczywiście on może gońcem wrócić. Hetmanem zagrać, to będę straszył.
drugą roszadę spróbujemy zrobić. Bardzo ryzykownie to wygląda u mnie. Oj! Podstawiłem jeszcze to. Dobra. Może to wyjdzie na dobre, jak zrobię długą. Na tym czasie, na tym ryzyku. Długa, długa, długa. Taki ruch jeszcze istnieje. Dobra, zróbmy długą. Niech się boi. Tutaj, tutaj. Może tutaj. Są tu jakieś opcje? Szacha damy, tak zagramy. No nie wiem. Sam już nie wiem, czy ja to dobrze rozgrywam. Może pionem jeszcze jednym. Może. Nie widzę nic sensownego, słuchajcie. Teraz tak, jakby mi się udało, to zatkałbym hetmana. Ale hetman może tu zagrać. Będę musiał... I tak muszę tak zagrać. Okej. Okay. Jak tutaj, to tu. Tutaj. Dziękuję ci, Katprze, za rajd. Dobra. No niestety jestem bez figury. Oj, podstawił. Zrobił mi z klika. No dobra, mam dużo szczęścia w tej partii. Mam matę. No, 3 punkty wleciały. Lecimy dalej. No w arenie właśnie tak jest. Dobrze. Jest dobrze. 1200 ludzi prawie gra. Dużo nas. Świetnie. No, dobra, spróbuję obciąć. No spróbuję jeszcze raz. Patrząc po rankingu, może się uda. Żeby tylko to mnie tutaj nie skarało. Za bardzo. To pozycję czarnymi już mam dobrą. Nie pozwolimy roszadę zrobić przeciwnikowi. Każda figura do gry. I co dalej? Jest figura więcej. Jakiś lufcik zrobimy. No tylko, żeby na czas nie przegrać teraz. Aha. Dobra, widzę jakieś tutaj kopytka oczywiście. Spróbujemy tak postraszyć. Jest szach. Hetmanem oczywiście się zasłonię, ale sobie wymienię te hetmany. I z powrotem. I teraz będzie już, myślę, że bezpieczniej to grać. Tylko, że mam 40 sekund. To też jest istotna informacja. O, tu jeszcze mogę tak zagrać. To zdobędę wieżę. O, przeciwnik jeszcze pomaga. Dobra. Jest zwycięstwo. Kolejne 3 punkty wleciały. To jest dobry wynik póki co. Czasem skandynawsko tak, zagram na jakiegoś teoretycznie słabszego zawodnika, żeby nie wchodzić w jakieś specjalne teorie. Okej, okay, no dobra, czekamy na kolejnego, jesteśmy na 92. Na razie miejsc nie liczmy, ale przydałoby się wygrać 3. z rzędu, bo w arenie to jest dobrze punktowane, fajnie to wygląda wtedy.
i dobrze działa. Okej. No tutaj nie będziemy chyba obcinać czasu. O! To mnie skusił przeciwnik, to zagramy G6. Tak sobie grywa. Proszę, proszę. To są... dobra, tak, niech będzie. To nie wygląda dobrze. Słabość. To nie wygląda dobrze. Tak nie grajcie. Teraz już się czuję lepiej. Teraz już się czuję lepiej. To wybijemy sobie czym? Jeszcze nie wiem. O, rety aż tak? Jaki plan teraz? On też ma mało czasu. Dobra, to jest ważna informacja dla mnie. Tu pionka podstawiłem. No dobra, tak. A to on podstawił teraz, ok. Chyba działa wszystko, co? I tutaj. Tu jest związanie, więc wymienimy sobie. Jeszcze trzeba uważać. Uważać trzeba na jakieś pułapeczki związaniowe. Dobra. Ok, mamy 5 punktów. Znaczy się, ta piąteczka teraz wleciała, to na pewno nas trochę wywinduje wyżej. Ok, no to jest dobry wynik póki co, 13 punktów. To jest póki co dobry wynik. No dobra, już mamy Terminatora, słuchajcie, trzeba grać w szachy. W tym momencie, no przydałoby się takiego zawodnika oczywiście ograć. To jest zawsze fajny, fajny skalp. Byłby. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, gramy teorię. Zróbmy roszadę. Co to za poza? Niech mi ktoś powie. Wydaje mi się, że tutaj stoimy sympatycznie, nie? F4, trzeba. Ale tak zagrał. Wezmę, tak po prostu. Chyba pionkiem powinien wybić. Wieżą? No wyprowadźmy gońca. Drugą wieżę trzeba wrzucić. Punkt E6 słaby. Mam nadzieję, że to wykorzystamy. Jakieś G4. Nie no, pozycja mi się podoba. Jak miał wybierać, którym kolorem grać, to wolę białymi. Zagram tak, żeby pionka bronić, bo chcę tutaj wybić. A zaraz. Nie, nie biorę jakości, jeszcze nie biorę. Zawsze król tutaj pójdzie sobie fajnie na białe pole. Ok, wrzućmy drugą wieżę. Zaraz tutaj są jakieś opcje jeszcze. Najpierw królem. Niech będzie tak mimo wszystko. Dobra. To wbijamy się na E6.
Będziemy presję wybierać na przeciwniku. No 3 plus 2, zobaczcie jak dużo czasu jeszcze mamy, a gramy dosyć szybko. Okej. No dobra. Skoczek C7, rzecz jasna, może zagrać, wiadomo, musimy odejść. On będzie chciał przez B5 nas tutaj rozbijać i to się pewnie mu w tym momencie może udać. Nie, jeszcze nie. Jak kontynuować grę? Może H4. Żeby nie było kontynuacji żadnych. A zaraz, dlaczego ja tak nie gram? Tu jeszcze fajne pułapki są później, jak goniec zbije na B2. Następny ruch to jest skoczek E4. No co, remis mi proponuje? Nie, nie, nie. Nie ma remisów, mój drogi przeciwniku. Gramy. Nie mogę się zgodzić na remis, mimo że masz wyższy ranking. Na takie rzeczy się nie zgadzam. Czasami tu pułapki grożą, ale jeszcze skoczek broni. Taktyka, taktyka. To ważna tutaj rzecz. Dobra, tak poszedł. Wzmocnijmy się. Okay. Tutaj jakieś jakości wiszą, tylko on mi weźmie tu, tu, tu. No właśnie. O! Taki ruch mi się podoba, żeby zdjąć skoczka, tędy się tutaj ustawić. Lecimy. Bez kompleksów. Na E7 jeszcze wisi. Broni się dobrze. Gramy tak. I tutaj chyba jeszcze nie mogę zagrać. Nie no, dlaczego nie mogę? Tu, tu, bije. No dobra, wtedy daję mu jakąś szansę. Nie muszę tego stosować generalnie. Nie muszę tego stosować. Nie jest to konieczne. Ale mogę zagrać tak. Obronić. Teraz taki ruch grozi. Dobra, no mogę też hetmany wymienić, chociaż nie chcę za bardzo chyba tego robić. Niech ja się zastanowię, mam bardzo dobrą pozycję. Wymienię hetmany, wieża B3. Wrócę, tam H5. No nie, za bardzo tak nie chcemy chyba. Ale czy jest wyjście? Mimo wszystko chyba tak zagram. Tutaj wymienię. Wrócę. Dobra, tak zrobimy. Ta wieża mi tutaj się plącze. Mam nadzieję, że uda się ją jakoś złapać. Tam będzie szach jakiś. To wieżą na E3 zagramy. Nie, wrócimy po prostu. H5, dobra, H5, takie ruchy są. Takie ruchy są. Wrócimy. No na pewno nie wymieni, to jest więcej niż pewne. Wymienił? No to chyba super dla nas. Ja czegoś nie widzę. No dobrze. Idę po piona. No jeszcze tu może zagrać. Coś tam próbować, ale... No biorę, wolny pion za chwilę będzie. No tak, 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 to widziałem. Tutaj mam ruch. Jak zbiję, to tu. Wieża może zbić i skoczek F5, ale tu pion może wygrywać. Mam nadzieję. A tu jeszcze mam ruch. Tu jeszcze mam ruch. Okej. Teraz mądrze trzeba zagrać. Zagrajmy gońcem. Jeszcze straszy.
Jeszcze straszy. Ten pionek musi zasuwać. Tak, jeszcze mogę. Muszę podejść królem, nie mam wyjścia. Ten skoczek już nie wyjdzie stąd. Mamy go. Mamy go. Mamy go, moi drodzy. 2660. Jak to mówi Kacper, do betoniary. No ale dopiero pół godziny za nami. Jest dobrze. Póki co jest bardzo dobrze, nawet bym powiedział. A, wróć do turnieju. No tak, gramy dalej. 45. Z punkty zdobywa się strasznie trudno. Ale póki co jest ok. Walczymy, walczymy. No tak, tu też mi się podoba to, że jednak końcówki nie udało, znaczy udało się nie wypuścić. Czyli cały czas trzymamy. Trzymamy tutaj gościa w ryzach. Dopiero 50. miejsce, zobaczcie, no niby punkty zdobywane pod rząd. Aj, gość obciął. No nie, no ja nie będę obcinał, wiecie? No nie będę. Nie będę obcinał. Lecimy tak. Grajmy w szachy normalnie. H4. No, grajmy w szachy normalnie i od razu gram H4. Właśnie. To jest tym cały ja. No widać, że tu kombinuje bardzo, bardzo przeciwnik. Ustawia takie dzikie domki. Trzeba próbować jakoś go ukarać. Tylko pytanie jak? No nie wiem, niech będzie tak. Słabości trzeba wytworzyć. Próbować przynajmniej. Wybiję skoczka za chwilę, jeśli będzie okazja, bo jak na przykład przepcha, wybiję chyba tego skoczka. What? Powiem wam szczerze, jeszcze bardziej mi się to podoba. Wybiję tu, przerzucę gońca tam, strategicznie gościa ustawię. Skoczek, czy ten, w ogóle czy ten goniec mi jest potrzebny? Słuchajcie, no otworzę mu linię wprawdzie. Mogę też poczekać, nie muszę się śpieszyć. Tutaj będę próbował się zaaplikować figurami. Dobra. Sprytnie. Tego chce mi wziąć. On ma mało czasu, ja się nie muszę spieszyć. Weźmy pionka, zobaczcie. Tak, zagrajmy. Chodzi o to, że jak on zbije, nie zbił. Ostro sobie tu pogrywa. Może B3. Dobra, wybił. Tak. Tu przerzucę hetmana. Dobra, jest pion mniej, ale biały mi się podoba. Para gońców. Skoczek odejdzie, to zajmę bardzo dobre pole na G4. Przede wszystkim on ma mało czasu. Każda sekunda stracona bez dodawanego to jest na wagę złota. Okej, okay, poszło tak. Tutaj będziemy sobie z tej strony próbować gościa straszyć. Może też zajdę, żeby C4 zagrać? Gramy C4. Przepchał? Naprawdę? To jedziemy. Biorę. Co moje?
Tego ruchu nie przewidziałem. Nabiję. Dobra, tu mi coś wisi. No próbuję gościu mnie tutaj jakoś jeszcze ustawić, ale zaraz, a jak zbiję sobie tutaj i tak zagram? To już na pewno czasówka troszkę będzie decydować. Ok. A ja mogę sobie spokojnie próbować wymienić. O, dobra, tak zejdziemy. Ok, próba wymiany hetmanów. No, to już robię sobie takie. Próbuję robić ruchy praktyczne, żeby już niczego nie podstawić. I jeszcze gościa tutaj pomęczyć o wymiankę. Będziemy go mieli na widelcu. Jeszcze się broni, zobaczcie jak twardo. Dobra, cokolwiek. No dobra, gościa mamy. Nawet zdążyłem jeszcze mata dać. No i dobrze. Słuchajcie, są kolejne punkty. Czyż turniej nie jest piękny w tym momencie? Panie sędzio, poproszę, aby turniej się już powoli kończył, bo dobrze idzie. Ale nie chciałbym zapeszyć, oczywiście wiecie jak to jest. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. 36. miejsce. No top 25 będzie strasznie ciężko. Jak tutaj sobie zakładaliśmy. Ale gra prawie 1300 ludzi. Świetny turniej. Świetny turniej. I pingwin gra jeszcze. No zobaczcie, pingwin przyszedł. Nie, ja tu nie będę obcinał czasu. Ja tu sobie spokojnie pogram. No dobra, wiadomo, takie tutaj sztuczki widziałem. Widziałem takie sztuczki, no. Niestety widziałem. No niestety. Idziemy tak. No dobra, będziemy twardo grać. Koniec D2. Grajmy twardo w szachy. Szczególnie, że przeciwnik nie ma czasu dodawanego. Nie dajmy mu satysfakcji z jakiejś ostrej pozycji. Tylko, że teraz, no właśnie. Ruszada. Dobra. No i tak, tu biorę pionka, nie? Chcę mi dać mata. Biorę. I chyba... Chyba gońca. Wieża D8 nie działa, bo mam tutaj ruch. A za chwilę tak zagram. Nawet jak goniec zagra tu. Aha, dobra, muszę tak. Najpierw tak niech będzie. Teraz tak, żeby hetman mi nie atakował. Wybił. No wybił, 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 tak. Tu muszę się za chwilę rozegrać. Dobra, no idziemy E3, twardo, twardo. Szach oczywiście może być. No H4 trzeba zagrać. Troszeczkę mnie tutaj przeciwnik męczy, trzeba przyznać. Tak, tak. Nie, nie mogę tak zagrać. O rety. Ale bym podstawił.
Dobra, chociaż tak, zagrajmy. Twarda obrona musi być. No, uciekamy. I tutaj po tego pionka idziemy. To nie będzie takie łatwe. I tutaj wymiana teraz się udała. Okej. Wygląda to nieco lepiej. No tak. Chyba przeciwnik myślał, że inaczej zagram. Słuchajcie, no idzie rewelacyjnie, no idzie rewelacyjnie. Cały czas punkty idą do przodu. No fakt, że obcinają, ale zobaczcie, pingwin, ten zawodnik tu będzie mieszał, on będzie strasznie mieszał, on jest piekielnie szybki, nie wiem, czy kojarzycie pingwina. No dobra, przeciwnik znowu ucina, a ja nie będę tego robił, ja sobie spokojnie zagram. London System, London System. Okej, gramy Londona. No i co, i tak? Chyba dobrze jest. Wymiany chcą tutaj zastosować na mnie. Może spróbujmy tego gońca jednak wybić. Tutaj mi wyskoczył. Niech będzie najpierw tak. Coś podstawiam. Ewidentnie to widzę. To wierzę, tu mi kopnie. A tu z szachem jeszcze ma. Okay. No i twardo będę bronił. Pion mniej. Ale może coś tu jeszcze się uda ugrać. Ze względu na to, że ma mniej czasu. Tak, ten ruch widziałem. To jest dobre posunięcie. Ale idziemy do przodu. Ok. Tutaj kolejna figura do gry. No wybił, wybił. Nie ukrywam, że trochę liczę na ten czas, ale pozycja chyba też nie jest aż taka tragiczna. Może tak, w bezpieczniejsze miejsce nieco. Tutaj sobie chce mi wymienić. No chce wymienić i to mu się uda. No dobra, lecimy. Trzeba nieco przyspieszyć. A tu mat grozi. Oj, 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 oj. Do góry? Uciekamy na maksa. A tu podstawiłem przecież. Nie wziął. Co on tu widzi, czego ja nie widzę? Idę królem do góry. Tak. Tam coś popróbować, znaczy na A2 bardziej. Tylko tu muszę pilnować jeszcze. A on musi myśleć. Właśnie o to chodzi, że on musi myśleć, a ja nie muszę. No idę sobie tu.
Oj, 10 sekund zostało przeciwnikowi. No, bronimy twardo. Zbieramy. Tak, tutaj się udało, ze względu tylko na czas, tak? Przeciwnik dobrze tutaj wyszedł z pozycji. No, ale punkty są punkty. Takie reguły gry. O, słuchajcie, aż się stresowałem, za dużo partii z rzędu wygranych. Co tu się dzieje? Panie sędzio, proszę o koniec turnieju. I dzielimy dolary tutaj do 25, do 30 miejsca. Ok, gramy dalej. 14 miejsce. Ua! Za wysoko, zdecydowanie, ale cóż. No i mamy arcymistrza i pięknie. Hiszpania, arcymistrz. Nawet nie wiem kto, ja nie obcinam. Ok, tak grają, tak grają. Zawodnicy tak grają. Ok. Już mi się wpakował tam w fajne miejsce. Tak, zagramy, tu zbijemy. Tutaj można. Potem hetman idzie na A5. No i co to za poza? Ktoś mi powie? Czarne stoją spoko, czy nie? No muszę się zastanowić, jak to grać dalej. Jednak arcymistrz to arcymistrz. Zrobię chyba tą roszadę po prostu. I tu się spróbuję przyczaić. Nieco. Okej. Wycofka. Tam na króla będziemy zerkać. Delikatnie. Czy chciałbym? Tak, tak. I tutaj by się fajnie wybiło. A jednak tak zagrał, to tutaj. Taki ruch. Szach. I mam gońca więcej. Tym sposobem, tylko to jeszcze oczywiście nie jest takie proste. To jeszcze nie jest wszystko takie proste, ale gońca mogę sobie tutaj wstawić. Dobra. Próba wymiany. Słusznie. Czy ja tu niczego nie podstawiam? Nie wiem. Nie wiem. Jakieś wieczne szachy, prawda? Dobra. Okej, jak to kontynuować teraz, niech ktoś mi powie. Wszystko broni, skubany. Wszystko broni, a ja... Jeszcze chcę mnie ograć, to bezczelnie. Jakoś dziwnie gra. Pozwolił mi tu dotrzeć. Aha. No powiem wam, ciężka sytuacja jakoś. Tak kurczę, zbyt ciężka. No muszę tak, chyba mata nie ma, ale... A właśnie, ojej, ale pochrzaniłem. No bardzo blisko było, jest topa, nie? Teraz mamy w topę. Z kim ja w ogóle grałem? Zerknę teraz na tego arcymistrza. Czy jest napisane? Jakieś 2500. No, do ogrania. Zresztą jak każdy. Kurczę, szkoda mi tej partii. No słuchajcie, tyle partii z rzędu i arcymistrza tu miałem. Za szybko grałem. Miałem dużo czasu. No dobra, trzeba się poddać. Syndrom arcymistrzowski. No dobrze jest. Widzę, że bardzo dużo ludzi obcina czas. Można i tak. Zobaczymy, co będzie dalej. No tak, tu już nie ma łatwych zawodników.
chyba pierwszy, który nie obcina czasu. Dobry wieczór, dobry wieczór. No i teraz bicie. I tutaj białe na pewno mają lepszą sytuację. Jestem na 100% pewny, pamiętam warianty doskonale do tego momentu, ale tutaj jest taki ruch, mój drogi przyjacielu, i stoję świetnie. No biały tu stoi rewelacyjnie, no to jest rewelacyjna pozycja białych, jeszcze tak można zagrać. Zobaczcie, no tak, no widzicie, no tak można grać w szachy, no 15 różków i po zawodach, no. Widać, gość psychicznie nie wytrzymał. Takie partie mi się podobają, dziękuję serdecznie. Tam próbował na szybkości. No ten turniej, widzicie, takie tutaj arenki mają to do siebie, że różnie to wygląda u zawodników. Kto tu w ogóle prowadzi? No tak, trochę się tu dzieje, trochę się tu dzieje. Tu z arcymistrzem tym przegrałem. Chciałbym z nim zagrać jeszcze raz. Nie no, my nie obcinamy czasu. My sobie gramy spokojnie. Dobra, tutaj... Tu zagramy. Dobra. Teoryjka. Teoryjka, tylko co dalej z tą teoryjką? Jak będzie, tak? Chcę tak zagrać teraz. No chciałem wygrać z arcymistrzem, chciałem. O, to jest ciekawe zagranie. Gram tak, wymieniam to wszystko. Tu? Biorę pionka na końcu? Chyba biorę. Mam nadzieję, no bo z jakąś dobrą pozycją. A muszę sobie zakodować w głowie, że on ma mniej czasu. I teraz tak, skoczek C5, jeżeli zbiję tutaj, on mi wymieni, tam na końcu pada, dobra, bijemy. Na końcu tutaj na C7 pada i te pionki będą lecieć. Dobrze, ale nie wymienił. Aha, dobra. Dlaczego nie wymienił, bo mat na G7? Nie, zaraz, co ja gadam w ogóle. Dobra, tu jest chyba dobrze, idziemy sobie królem. No jeżeli wieża E8, no to wybijemy na D8, chyba że ta zagra, ale nie sądzę. Wymienimy. I goniec przypilnuje D2. Ok, H4. Jej, mata przecież podstawił, a nie wziąłem. Nie wziąłem mata, teraz wezmę. No, trudno. Za szybko. Witam Cię, Kocichowski. Title Tuesday, nie wiem, czy będę grał w czerwcu, słuchajcie. Nie mam pojęcia, bo raczej nie, ale zobaczymy. Ze względu na bardzo napięte dwa tygodnie teraz, koniec roku się zbliża, dużo pracy, zresztą u mnie zawsze jest dużo, więc raczej nie. No okres wakacyjny to też w zależności jak będę mógł, będzie okazja. Głównie się, wiecie, nastawiam teraz na szachy klasyczne, więc nie chciałbym psuć sobie, że tak powiem, jakiejś tam formy czy czegoś tam grając ciągle w internecie. No wiesz, Norix, ale jakbym obcinał czas, czułbym większy stres i może głupsze ruchy bym wykonywał, więc to wszystko zależy. No dobra, mamy przeciwnika, który znowu obcina czas. C5 poproszę. O! Zobaczcie, jaki spryciarz. Czekał na jakiś mój ruch taki deklarowany. No, zaraz. Tu zagram i tu zagram? Czy tutaj zagrać? Zagram hetmanem na B6. Będę bronił. No, tak zagram. Tak. No i jest. I git. No, wymiana. Okej. Okay. Figury wyprowadzić muszę. Tu się przerzuci, będzie chciał na E3 stanąć.
Mogę zbić i tutaj na e4, ale ja już nie chcę być pionkożercą. Chociaż z drugiej strony, słuchajcie. Z drugiej strony może tak zrobimy, bo tu chyba na konkretach będziemy działać. Co? Nie rozumiem tego posunięcia. Dlatego wezmę. Tak? Jak dają, to biorę. Już chyba za dużo mi przeciwnik oddał. Mam nadzieję. No wiem, że na E5 za chwilę będzie coś jeszcze trzeszczało, ale... No tak, no, obciął czas, więc kombinuję. Ja zawsze... Aha, zaraz. Ja muszę uważać w ogóle na to bicie na E5. Teraz tak patrzę. On się długo zastanawia. Słusznie. Jak to stoi w figurach? Mam figurę więcej, dwa piony. Więc mogę teoretycznie coś oddać. No właśnie. I teraz zobaczcie, że on będzie mi bił tutaj. Jak zbije tu, on mi zbije tu. Ja zbiję. Dobra, bije. Nie ma wyjścia. Bije. Wszystko bije. Dobra. Trzeba będzie to przecierpieć. Takim posunięciem. Tak, zaraz goniec D6 będę bronił. Dobra, bo tu maty groziły. Ok, i mam chyba taki ruch. Wszystko się trzyma. Ok, udało się w defensywie pograć. No i słuchajcie, wleciałem na 11 miejsce. 12. Dosyć wysoko, dosyć wysoko. No walczymy to w takim razie, walczymy o hajs. No słuchajcie, pierwsze 3 miejsca jest porządny hajs. Nie no dobra, nie chcę się tutaj zapędzać. Idzie póki co dobrze, ale bardzo dużo ludzi obcina czas. No zobaczcie, znowu obcinają czas. Tylko trzeba wytrzymać te 1,5 minuty. Okej, okay, no to lecimy swoje. No tak, wiadomo, będą grać tu szybko. Moi przeciwnicy za chwilę trochę zwolnią. Miejmy nadzieję. No dobra. Teraz zagrajmy sobie tak i tutaj spróbujemy wybić. Goniec nie może, bo tu pionek leciał, więc to był taki mój plus. Pytanie, czy tu zagrać? Nie, przerzućmy skoczka. Ok, tam jakieś próby zagrania. Może tak. W ogóle E5 też może być za chwilę ciekawe. Niech będzie E5. Dobra, tak sądziłem. Tutaj muszę uważać na tego skoczka. No ale zagramy na razie tam. Dobra, hetman tu się przyczaił, więc goniec sobie idzie fajnie do akcji. No jak wymienię, no właśnie, to mu otworzę linię. Czy ja chcę to zrobić? Biorąc pod uwagę tę sytuację, chyba tak, bo zagram sobie szacha i tu sobie stanę fajnie gońcem. I króla do góry podciągnę. Teraz pytanie, czy do B5 uda mi się dotrzeć jakoś. Tak, tak, tak. Długi plan. Ale może skuteczny. Ja mam dużo czasu. Zawsze mogę wrócić, chociaż A3 chyba taki ruch jest ciekawy. No właśnie. Tu na razie taki ruch nie grozi, bo jak zbiję, to tu. Zaraz, muszę wieżą tu zagrać chyba, żeby tu mieć opcję. Oj, bardzo muszę uważać na to posunięcie. Teraz już chyba będzie to niezwykle groźne. Nie, nie będzie jeszcze groźne. Mogę wrócić i za chwilę zagrać B6. B6 muszę mieć taki ruch. Skoczka przerzucę może. Czy to coś da? Okej. Tu bronimy. Przeciwnik ma mniej czasu. To jest cały czas dobra informacja dla mnie. Tak, tak. No i H5, żeby tutaj trzymać pole G4. Żeby mnie nie zmiażdżył przypadkiem. I on znowu musi myśleć. Taką strategię sobie tutaj przyjąłem. Trochę zaprzeć. Jeżeli oni obcinają czas. Ich sprawa. Tu spróbuję. A, już B5 mogłem zagrać. Nie zdążyłem. Teraz mogę zbić i wziąć piona, więc z tego skorzystamy. Ok.
Pytanie teraz, czy tak? Zagramy. Tutaj grozi wzięcie tego gońca albo skoczek d4, bardzo silne. Myślę, że... Myślę, że skoczek d4. Ok. Już podstawki u przeciwnika się zaczęły. Dobra. Znaczy tak, on tutaj wejdzie, będzie coś chciał. Aha, no dobra, zagrajmy tak jednak. Oddam te dwa piony, ale chyba się wybronię. Idziemy. Ok. No to mamy go, no. Wezmę w razie czego. Jakiegoś pata tutaj nie dam? Chyba nie. I jest Macik. Udało się nawet. 2656 gościu w ogóle. Ale to wszystko z tego wynika, że oni obcinają czas, słuchajcie. Ja będę to próbował wykorzystywać maksymalnie i nie będę tego czasu optał. Pierwsza dziesiątka, trzeba screena robić, nie zdążyłem. No dobra, mamy przeciwnika. Jedziemy, tutaj widzę, nie obcina czasu, ok. G6. To będzie chyba dłuższa partia, tak można zagrać. C5. Dobra. Tak też można grać. Tu spróbujemy wykurzyć skoczka. Zaraz tu podwinąć. Nie wiem, czy to jest najlepsze posunięcie, szczerze mówiąc. Jest tyle niuansów w ogóle w tych wariantach, ale może przeciwnik zostanie zaskoczony lekko. Okej. Okay. No jak H3 to odbije oczywiście. No tak muszę, tu B4 będzie kombinował. Ja też będę kombinował wybić tutaj na F3. No wezmę to od razu. Ok, i mam ruch B5. Tutaj tam na A3 chyba bicie. Mam nadzieję, że to działa. Nie działa. To niestety nie działa. Ale mogę tak zbić i hetman C7 zagrać. Pionek nie idzie, tu wisi, więc przytrzymuje to lekko. Taki, a idzie jednak. Bije. Ok. Muszę tak. E5, hetman E5, goniec tutaj. Chyba się trzyma. No dobra. Ciężko mi doliczyć wszystko do końca. No, może tu zbić po prostu. No tak, tak też się dzieje. Trzeba będzie chyba oddać jakość. To będzie chyba najbardziej sensowna decyzja, więc zagrajmy tak. Ten pionek tu był bardzo niebezpieczny. I nadzieja tutaj w tych moich pionkach jest tylko... Czy to się uda zrealizować? Ja hetmany spróbuję nawet wymienić w tej sytuacji. No i właśnie, teraz różnica jest taka, że jest dużo czasu do gry. Teraz pytanie, gdzie grać? Koniec B6 może zagrać, ale wtedy nie będę miał gońca na przekątnej i za bardzo mi się to nie będzie podobało, ale z drugiej strony, jak wpuszczę tutaj wieżę, to też będzie boleć.
Powoli spróbujemy się tam przedostać. Wybił. I teraz trzeba wybić królem. Koniec C6 jeszcze istnieje, niestety. No właśnie, ten pionek robi robotę. Muszę szybko próbować tam iść do góry. Jak powiedziałem, tak będę robił. Przynajmniej będę próbował. Tak, tutaj bronię. Do góry iść trzeba. Okej, okay, tu się broni chyba jeszcze. Aha, wieża C8 jeszcze jest. Może tak. Ojej, to już jest wtopa. To już jest wtopa, nie? Tutaj. Nie, no to wtopa jest, kurczę. Zrobił mnie gościu. A myślałem, że tutaj będę stał dobrze. Dobra, wtopa. Lecimy dalej. No, porażki są. Dobra. To czuję coś, że przeciwnik się wysypie czasowo. Na luzie podejdźmy do tego. O, te warianty mi się bardzo podobają. Okej. Okej, 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 tak. Trochę inaczej zagrałem niż chciałem. Ale nie szkodzi. O nie, wymienia tutaj ważną rzecz. Dobra. Chce mnie tutaj atakować. Oczywiście ma prawo. Ja nie będę chciał się tutaj odsłaniać. Tak, zagrał. Ciekawe bardzo. No jak zbije, to straci hetmana, więc musi hetmanem zagrać na b4. Ale jak zagra na b4, ja mam tu, on mi bije i też traci hetmana. Dobrze mówię? Nie, hetman d4 jeszcze jest. Ojej, to niestety tego nie zauważyłem. Ale chwila, jak ja odejdę królem, on zagra tutaj. Czy ja mu tego hetmana nie będę mógł łapać? No spróbujemy. Spróbujemy łapać tego hetmana. Z drugiej strony. Nie, no nie mogę, muszę tak. Skoczek i wieża. I wieża D1. A, jeszcze jest tutaj ruch. To jeszcze mam taki ruch i tak. Chyba go mam. Mówię o hetmanie. Gościu obciął czas, więc szybko grała. Teraz chyba tego hetmana złapałem. Jakimś cudem. No tak, jest zwycięstwo i to jakie szybkie. Co mnie bardzo cieszy po porażce, to dobrze wygrać dosyć szybko. To na pewno cieszy. No dobra, lecimy dalej. Ilu zawodników w ogóle mamy? O, mam arcymistrza, nareszcie. Tylko z kim ja gram, tak z ciekawości. Kiril Szewczenko. To jest bardzo silny arcymistrz i widzę, że nie obcina czasu. Słusznie. Słusznie, słusznie, słusznie. Tutaj coś się szykuje, nie? Trochę mnie to dziwi.
tutaj wisi tak. No niech wisi. Oddać mu to czy nie? O, oddam intuicyjnie. Wezmę sobie tutaj. No muszę za coś takiego tutaj pójść, na coś takiego. No i E5. Wiem, że tutaj kolejny pionek wisi. Prawdopodobnie weźmie. Albo i nie. No dobra, bronię. Wymienię. Ale on mi nie pozwoli. Tak w ogóle próbować grać? Chyba tak będę próbował. Hetman to A6 muszę, bo tu będzie bił. Po prostu gońca chce odpędzić. On ma strukturę pionów zniszczoną. Pytanie, czy to wystarczy. Już prostuje tą strukturę pionów. No właśnie. Czy tak zagrać? Ciężka decyzja. No dobra. Gość jest dobry. Nie ma co ukrywać. Tak. Dosyć szybko gra. Ja jestem bez pionka. Totalnie bez pionka. Nie no, muszę wieżą zbić. Może tak? Z taką opcją? No właśnie, niby wolny pion, ale to może być mało. Tak w ogóle grać, nie wiem, ciężko powiedzieć. No spróbujemy, muszę coś próbować się otwierać, bo jak inaczej? No, gość gra szybko. Zdecydowanie szybko i dobrze. Tak? Dobra. I co? I do przodu. Co będziemy się czaić? Tu jakiś szach może być, dlatego też tak gram. Aha. To tu. Co to za poza? O, red. Ale mnie zrobił, co? Nawet nie mogę się obronić. No dobra, i tak czułem, że tutaj jest ciężko niestety. Porażki się pojawiają, cóż zrobić. A tutaj jakiś zawodnik nieźle sobie radzi. O, to mi się podoba, serdecznie dziękuję. F5. Czy zna przeciwnik pułapkę typu H3? Zobaczymy. Zna. No zna tę pułapkę. Co nie zmienia faktu, że ja z pozycji jestem zadowolony. A krótka, dlaczego by nie? A tak, proszę bardzo. Kto mi zabroni? Tego piona to sobie może wziąć. Na zdrowie. Aż wymianę hetmanów. Tak przerzucę, żeby mieć skoczka na F4 w razie czego. No dobra, ten pion może mnie trochę kosztować, ale muszę grać coś. Okej. Coś tam trzeba grać. A tutaj będziemy szarpać lekko. A co tam? Nie był to najlepszy wybór, Krzysztof. Bo goniec może wrócić. No właśnie. Kombinować trzeba. Koniec G4 może? Z opcją tutaj? Wszystko widzi, skubaniutki.
Skubaniutki, a ja nie mogę się przedrzeć. A tak? Też nic nie daje. No to króla podciągniemy. Dobry jest. Tym pionem odbiję. Tutaj. Tak muszę. I wchodzę wieżą. Może jakieś tutaj cuda jeszcze się podzieją w tej sytuacji. Piona mogę jednego odbić. To jest ważna informacja, więc biorę. No dobra. Lecimy. Ha, mam cię. Mam cię, gościu. Słuchajcie, ja tę partię wygram. Nie chcę nic mówić, ale ja tę partię wygram i to bez problemu. Po prostu to jest wygrana. No, gość stoi strategicznie, jak, no właśnie. Mamy cię, proszę pana. Dobrze, to mi się podoba. Punkciki zdobyte. Słuchajcie, nie sądziłem, że aż po takim czasie mi godzina 15 będzie szło tak całkiem dobrze, nie? To jest bardzo dobrze według mnie, jak na mnie. No lecimy dalej. Pierwsza dwudziestka jest w zasięgu, jak widać, ale to jest śliski temat. Na ten moment jeszcze 45 minut. A to wszystko wynika z tego, że gram chyba z liderem, Finlandia. Gram z liderem. Nie wiem, kim jest ten gość, ale obciął czas, co mi się podoba. Zaraz, zagrajmy jak Kasparów. Zagrajmy jak Kasparów tutaj. No będzie widać, że gość jest w ogóle szybki. No widać to, widać ewidentnie. No szybki jesteś, no. Świetny jesteś, szybki gość. Tak, spróbujemy się przerzucić. Czy mam na to czas w ogóle? Nie mam. Nie mam na to czasu, tak, zagrajmy. I przerzucimy się tutaj. Taka tam pozycyjka. Okej. Może tu? Fajnie te skoczki tu będą sobie skakać, nie? Czy to będzie fajne takie? Nie wiem. Ale tak zagram. Okej, naskakuję i tutaj wejdę najwyżej. Mogę wrócić, jeżeli tak bardzo chcesz. No to wrócę. Ja sobie zdaję sprawę, że tutaj białe chyba są lepsze. No właśnie, tutaj. No dobra, bijemy. Ten skoczek jest tutaj silny. I co to za poza jest w tym momencie? O taka. No właśnie, czy to B6 grać, czy hetmanem? Ale chyba hetmanem, z tego względu, że chcę zagrać tu. O. O, taki ruch mnie interesuje. Może to nie jest do końca dobre, ale te piony będą słabe, ale próbujmy. Żebym ja się tam nie wpakował, tylko jakieś zło. Spróbujemy. Dobra. Zawsze mogę wrócić, prawda? Tak, zagrać. Zawsze mogę wrócić, albo i nie mogę wrócić, i właśnie przeciwnik udowodnił, że nie mogę wrócić. Nie widziałem tego, że tu goniec wchodzi. Ajajajajajajaj. No i się wpakowałem tym hetmanem w dziurę, w której nie powinienem. Jak jeszcze to mądrze wykorzystać? Czy w ogóle to się da wykorzystać? Chyba nie da. A, i byłoby pięknie ograć lidera. No, blisko było tutaj, no z czasem, no szybki jest oczywiście. I zagrał praktycznie dobrze. Zagrał dobrze praktycznie, gościu. No dobra. Trzeba tak grać. No tak, no. No widzę, że widzisz. Widzę, że widzisz, mój drogi przyjacielu. No ale co, jeszcze powalczyć trzeba, nie? To już jest rozpacz. No tak. No, lekka za Hetmana, no to jest dramat oczywiście, ale nawet tego nie będę miał jak obronić. A tak, spróbujmy.
Trochę się otworzę, ale co tam? Co? Nie? Nie był zainteresowany. Ja wiem, że otwiera sobie linię, ale jakieś tu może jeszcze sztuczki, jakieś sztuczne sztuczki. Co tutaj można jeszcze? Czy coś tutaj w ogóle można jeszcze? Tak, muszę. No tak. Aj, hetmanem tu mógł zagrać. Co on w ogóle zrobił? Czy to nie zmienia faktu, że to jest też wtopa? I to straszna. To jest wtopa, straszna wtopa. Nie wiem, co już grać. To i tak jest wtopka. Poczekam na jakąś egzekucję. Może jakimś cudem ten czas gdzieś mu ucieknie, ale nie sądzę. Szacha mogę dać. I tak mogę zagrać. Jeszcze go tu straszę, co? Czy on mi gdzieś tam wchodzi? Wieżą na F7 może zagrać. Wziąć piona, czy nie wziąć? Wieżę F7. Wezmę. Tutaj. Czy grozi jakiś mat, czy wymiana po prostu? Czy wymiana? Nie no, mat chyba nie grozi, to wracam, co? A tak? Nie, tak to nie. Idę pionem do góry. Słuchajcie, wygląda to obiecująco. A tędy może pójdę? Czy ja tędy przejdę? Ojejku, dobra, zagrałem. Z powrotem. I tędy. Tutaj będzie chciał mnie wiecznie szachować. Skubaniutki. Tak, spróbujemy się wybronić. Ale dobry jest. Wygrałem? Wygrałem! Wygrałem z liderem! Wygrałem! Ale poszło! Poddał się, wiecie co? No miał 3 sekundy. Chyba to widział, że wchodzi. Ja dopiero to bym dostrzegł za moment. Jejku, jak tu się zapatrzyłem. Masakra, co tu się działo? Bez hetmana jeszcze tutaj. No dobra, ale... A, aż muszę chwilę ochłonąć, kilka sekund. Nie, no analiza... Haha, poświęcenie hetmana, że analiza. Dobry pomysł. O, rety, co tu się działo? Co tu się działo? No ale to jest to, że ludzie obcinają czas, nie? No dobra. Lecimy dalej. W 21 miejsce w ogóle ludzie szybko punkty zdobywają, to nie ma na co czekać. Czy lider cały czas jest liderem? Tak, on ma dwie porażki z rzędu, dużo punktów. No dobra, ja już jestem 22 dopiero, znaczy albo aż. Tak. Tutaj nagrywam to na YouTube aktualnie, tak. No i dobra. Przeciwnik obcina, więc proszę bardzo. Ludziom się chyba nie chce grać takich długich szachów. Okej, tu mamy Chigorina. Tu mamy Chigorina. Okej, i tutaj jakieś D5, E4. Co tutaj grać, panie kolego? No taki ruszek sobie zagramy. Na spokojnie. U. Powrót. Niechaj będzie. No i na spokojnie. Dobra, oddałem pionka, tak? No to ciekawe. Czyli mnie tu jakoś załatwił w debiucie, ale pionek to jeszcze nie jest nic strasznego. Muszę F3 zagrać chyba.
tu mogłem wziąć, ale to chodzi o rozwój, chodzi o rozwój figur, a teraz mnie zmusił do tego wzięcia piona i nawet mogę tak zagrać, postraszyć go i wracamy, tu się broni, szacha nie ma, okej, dobra, tak. No to hop, tak, tak. A jednak tu zagrał. Otwiera grę. No sprytnie. No dobra, bijemy. Bijemy to. Czy ja to dobrze policzyłem? Za bardzo nie liczyłem, powiem szczerze. No właśnie, wieża mi tu wjechała i to jest bardzo nieprzyjemne. Tyle, że tam szacha jakiegoś. Jakby tu się wybronić? Ciężka sprawa. Spróbujemy tak. Spróbujemy po prostu tak. Koniec F4, król E2 i tak może coś w tym stylu. O właśnie. O, teraz to będzie wyglądało chyba sensownie. No i musimy jakoś szybko tutaj go atakować. Szach jeden, szach drugi. Nie no, jakie remisy, że co? Bez przesady. Na remis, jak to powiadają, trzeba zasłużyć, aczkolwiek ta wieżówka, to już nie wiem, co to jest. Dobra, zagramy wieżówkę. Poddał? Co jest? Aha, bo zobaczcie, nawet ja po tym ruchu chciałem wybić, a faktycznie jest tutaj z szachem i pion więcej ze względu na czas poddał. No cóż, mogę powiedzieć, no słuchajcie, co się dzisiaj dzieje, nie mam pojęcia. Dobrze jest, punkty idą do nas, punkty idą do nas. Maciek Klekowski. No nie, no z Maćkiem ja nie będę obcinał czasu, bo on mnie tam rozwali na czas, więc sorry Maćku. Okej, obrona królewsko-indyjska. Skoczek A6, to jest dobre posunięcie. Tak, zagrajmy. O, dokładnie tego wariantu nie znam białymi. Jakieś tam ruchy wiem, jak się gra. Ten ruch, taki ruch. To jest dobre posunięcie. A jak sobie zbiję teraz? Bo tutaj goniec będzie musiał wybić. Wybiję sobie na E5. On mi wybije. Sobie postawię A3. Zagrajmy sobie taką pozycyjkę otwartą. No właśnie. On jest zaraz. A tu? Chwila. Czy dobrze figury policzyłem? A jak wezmę tu? On mi zbije, ja zbiję, on tu. Pion więcej? Chyba tak. Dobra, jest pion więcej. No to jest dobrze. Teraz tutaj wejdziemy sobie od razu skoczkiem. Ok. No jakoś trzeba zagrać świeża D1 chyba. Aha, on mi zbije skoczkę na C3. Prawdopodobnie jest taki ruch, tak, żeby strukturę zepsuć, ale ta pozycja wydaje mi się, że jest i tak dobra dla białych. Tak mi się wydaje. Tutaj? Tu. Zbijemy to. Okej. No takie ruchy zagrać muszę. Tu jest cały czas... Nie, tu jest pion więcej? Nie, co ja gadam w ogóle? Jest porówno w pionach, no ale goniec może jest lepszy w tym momencie. Ok. A tu i tu. Aha, hetman zagra na B8, ale ja wezmę tu na D5 i będzie dobra gra. Będzie dobra gra. Przepcham. Może to nie jest najlepszy ruch, ale przepchanie mnie tutaj bardzo interesuje.
Centralizacja Hetmana i ustawić tak jakoś to. I tutaj się wbić gońcem. Grożą jeszcze pułapki. Widzę. Jakieś maty grożą. Dobra, niech będzie tak. Okej, tu mi się trochę wykaraskał z tej pozycji. Będziemy tu próbować cisnąć goniec na D4, jakiś istnieje. Czuję podskórnie, że tu jest dobrze. Tutaj tak, królem. Nawet tak chyba. Aha, zaraz, bo mi tu pionek wisi teraz. Tego pod uwagę nie wziąłem. No to bronić pionka trzeba. Dobra. Nie mogę wymienić hetmanów. Okej. No spokojnie, A4 może tam coś poszarpiemy. Dobra. Wyda król, może zejść ciężko powiedzieć. No czas mi się powoli kończy, też muszę na to uważać. C4 niech będzie. Okej, zejdę tutaj królem. Tam postraszymy. Dobra. Jak to wygląda? Pion więcej. Technicznie powinna być wygrana tutaj. Osza. A no właśnie. Coś źle pograłem. No próbuję sztuczek. Ajajaj, to był błąd. No tak muszę, niestety. No i Maciek tutaj mnie trzyma, kurczę. Nic nie mam w tej pozycji kompletnie. Nic tu w tej pozycji nie uzyskałem. Nie wiem, dobra, zaproponuję remis uczciwie, no może się zgodzi. No dobra, bo tu wiadomo, że na czas bym wygrał, ale to jest nasz, więc nie możemy tak grać chyba. Chociaż takie prawo by było, prawda? Ale ładnie się wybronił, trzeba przyznać. Tam prawdopodobnie była wygrana pozycja, no ale z partii jestem zadowolony. Niech będzie. 20 miejsce i lecimy dalej. Kurczę, tam było blisko, no. Ale zapomnijmy. O Papasi. Grałem z tym gościem już nieraz. Dobrze, i teraz jaki wariant wybierzemy sobie tutaj? Myślę, że tak zagramy. Okej. Okay. Może tak? Tam coś Kamil Plichta tłumaczył kiedyś, ale to było 100 lat temu. No i zagrajmy tak. Wybił. Nie pamiętam dokładnie, jak tu się gra. Chwila, muszę przetrzeć okulary. Ale chyba skoczek D7 jest tutaj w porządku, więc zagramy. Skoczek D7. Tak i tak. Naprawdę tak można? Coś mi się wydaje, że za szybko to idzie. No zgoda. Zgoda na to, że tutaj białe są spoko. Pionek mi wisi.
H4. Ja zawsze lubiłem takie skoczki. Co? No, mało czasu, to jest ważne. Tutaj wybijemy. No idziemy. Na maksa. Gdzieś tam straszyć. Jakaś pułapeczka tutaj zawsze istnieje. Słuchajcie, to zawsze fajne pułapeczki. Ok. No ale zaraz, ja zaraz tu hetmany będę wymieniał, jak tak pójdzie. Spróbujmy tak zagrać. Okej. No muszę chyba te hetmany za chwilę wymienić. Nie będzie wyjścia. O, dobra, może tak, niech będzie. A, i wymienił. Wymienił. Dał mi królem podejść wysoko. To jest dla mnie chyba dobry myk, lecz... Tak, zagrajmy. Jakieś maty, coś tam. A tu? Wiem, że te pionki są bardzo groźne. No ale idę po nie. Co to za pozycja jest? Nie wiem. Nie wiem, co to za pozycja. O rety, chyba ciężka. No idę pionem. Ile tu się dzieje? Tutaj, chyba jestem szybszy. Mam go, moi drodzy, ale poszło. Dobrze. Papasi jest bardzo silnym zawodnikiem. I znowu obcinają na mnie czas. Słuchajcie, no nie mam czasu z wami nawet pogadać. Lecimy dalej. 4C5. 2600 zrobiłem już? To tak przypadkowo. Dobra, zobaczymy, jaki wariant tutaj przeciwnik wybierze. Ok. Dobra, teraz chwila, Krzysztof, myśl, bo tutaj jest chyba E5. To jest chyba E5, nie ma innego ruchu, prawda? Nie pamiętam. Kurczę, ale wstyd. Czy tu jest roszada? Już nie pamiętam. Czy tu jest E5? Tu jest chyba E5. Koniecznie E5. Dobra. Nie pamiętam po prostu wariantu. Powiedzmy, że roszada. Nie pamiętam. No niech będzie tak. Mam nadzieję, że to zadziała. Chyba tak. Chyba tak. No D6 słaby punkt. Nie tak być powinno raczej, ale pozycja do gry. Tak mi się chyba tylko wydaje, że to jest pozycja do gry. Gramy tak, bronić tutaj trzeba. No tak, niech będzie. Tak czułem, że taki ruch zostanie wykonany. No tak, muszę wymienić chociaż jedną ciężką figurę. Gońcem jednak zbił. Ciekawe. Idziemy skoczkiem. Tutaj grozi ruch, skoczek B3. Aj, ciekawe, czy to zobaczy. Zobaczył. Wszystko widział. Wieża C8, ale widział, zauważył. I teraz tutaj grozi skoczek B3. Widzi wszystko. Skubaniutki, ale jedziemy na niego. Jedziemy B5. Co?
Ale dobry ruch. Dobra, ja mogę to po prostu olać i jadę tym pionem. Mogę to po prostu sobie olać. Chyba nie mogę. No jak widać nie mogę. Ale dobrze pograł. No muszę przyznać, naprawdę dobrze pograł. Będę musiał się niestety bardzo. A zaraz tutaj? No tutaj. Orzesz ty w mordę. Jak to powiadają. Zaraz, wybić, hetman wchodzi, coś mnie tam będzie matować chyba, no wybić muszę chyba. To jest jedyny ruch. Ale się tutaj partia podziała. Raczej w topa, ale jakby się udało królem uciec, tak patrzę intuicyjnie, że raczej w topa. Chwila, ja mam 2 minuty, mogę sobie pomyśleć. Tutaj, co tutaj się dzieje? Co? Co to ma być? A tutaj? Gramy, gramy, gramy. Sprytnie. Tak. Aha, weźmie mi na końcu tu. Tu i wieża. No tak. Ajajaj, tutaj też nic nie daje. Złapał mnie. Niestety mnie złapał. Niestety mnie ma. Szkoda, 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 szkoda. A tutaj też nie mogę. Hetman F7 też daje mi szachy. Dobra, no. Cóż ja mogę, biedny żuczek, teraz w tej sytuacji? Nic wielkiego. To pensja jest, no muszę coś wybić chyba. A, to jeszcze bije hetmanem. A dobra, to i tak mogę się zasłonić. No postraszmy go tam gdzieś jeszcze. Żeby on mnie nie postraszył przypadkiem. Czy jakieś siatki matowe istnieją tam na przeciwniku? Tutaj coś mi może zrobić. No dobra, tak zagrajmy. Aj, mata dał na E7. To tego nie widziałem. Dobra, uczciwie wtopiłem. Chociaż powiem szczerze, że pozycja była ciekawa. Dobra, ale pod koniec nie można przegrywać, bo miejsce jest bardzo słabe. No tutaj się już pojawiają powoli emocje. Przeciwnik obcina, co? Obciąć, słuchajcie. Spróbujemy, bo końcówka turnieju. Spróbujemy tak zrobić. Podstawiłem. Nie wziął. Weźmie za chwilę. Nie wziął. Co to w ogóle jest za pozycja? Na czas trzeba uważać, na czas, na czas. Podstawiłem tą pionkę, dobra. Może odbiję. Nie, 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 nie wygląda to dobrze. Dla mnie może to być trochę pozycja zgubna, niestety. Gdyż jak jest mało czasu, to ja panikuję nieco. Aha, tu bym podstawił. Para gońców, więc może to jakoś jeszcze będzie wyglądało. Mam nadzieję. Dobrze zagrał. Grozi wzięcie skoczka. Czy ten skoczek ma ucieczkę? No gdzieś ma. Jak widać, żebym tutaj jakiegoś nie podstawił. Jakiś widełek. Przypadkiem. A, już coś się dzieje. Okej, okay, tak. Aha, już się dzieją jakieś widełki. Już się dzieją jakieś widełki. Słuchajcie, tutaj muszę. Ale czasu, czas, czas, czas. Czas ucieka, czas ucieka.
Ahaha, bijemy. Ewidentnie wiecie, gram na czas. Ale fart, no ale na tym to polega, nie? Bez zadawanego. Ok. Uff. Ale było. Słuchajcie, no widzicie, robię co mogę, a i tak miejsca w pierwszej dziesiątce będzie ciężko zająć miejsce w pierwszej dziesiątce. 22 ledwo. No chyba, że tutaj jakieś wygrane będą z rzędu, no to byłoby świetnie. No, 14 minut do końca. Emocje biorą górę. Kto prowadzi? Sprawdźmy. No, lider się zmienił. Nika Volkov. Nie wiem, ale tu nie obcinam jeszcze, bo tak jakoś czuję, że spróbujmy pograć normalnie. Za dużo mnie kosztuje nerwów. Troszeczkę granie za szybko. No to A3. No, wybijemy to. Ok. Spokojna ruszada. Oha, przeciwnik chce tutaj wymienić. Nie pozwolimy na to. Oby to była dobra decyzja. Czyli blokada. No widać, szybko gra mój przeciwnik. Szybko śpieszy się. Tu mi się podoba posunięcie. Nie, może to być nie za bardzo. Ale tak, mi się podoba i tam próba jakiegoś wjazdu. Dobra, wszystko słyszę. Żeby zająć linię C, tak zagrałem, bo tam jeszcze coś wisi. O! Wezmę. Czy ja podstawiam? Podstawiam. Tak sądziłem. Tak sądziłem, że coś tutaj nie gra, no. Właśnie. Właśnie, sprytnie. Czy tutaj? No muszę tak chyba, żeby tu zbić coś tam jeszcze pomieszać. Spróbować w każdym razie. Tutaj spróbuję jeszcze gońca złapać. I tu za chwilę wybić, dobra. Okej. Okay. No, nie mogę wymienić, to jest oczywiste. Pytanie tylko. Co dalej? Ciężka sprawa, bardzo ciężka. Wszystko widzi skubaniutki. Spróbuję wymienić. Wiem, że to i tak nie działa. Remis? Chętnie. Remis bardzo chętnie w tej pozycji. No dobra. Lecimy dalej. Przeciwnik obcina, ja jeszcze tego nie zrobię. Tak się grało. Chyba tak, nie pamiętam już szczerze mówiąc tych wariantów. To chyba idzie dobrze teraz. Pionek więcej, znaczy ścieżka. Wariant wszedł. Tu ewentualnie mi to nie weszło. Dobra, zagrałem tak. Dobra, teraz wybiję.
Tutaj muszę uważać na mata. Tu mi grozi wzięcie figury, więc jakoś tak trzeba próbować. Może tu się przerzucę. Tutaj w ogóle wygląda to dobrze. No dobra, zagrajmy tak, mimo wszystko. No on raczej nie zbije mi skoczka. To było do przewidzenia. Mogłem wybić, nie? Dobra, muszę tak. Ale pograł dobrze. To jest dobra. To jest dobry ruch. To jest dobry ruch z jego strony. Bardzo dobry ruch. Mogą się robić u mnie problemy teraz. No właśnie. Taktycznie dałem się zrobić w jajo. Ale zaraz. Nie mogę odejść gońcem po prostu. Muszę nawet. Właśnie problem polega na tym. Że to jest. O tak, żeby królem mieć opcję. Co? Czego ja nie widzę? Ojej, końca nie widziałem. Aha, dobra. Okej, okay, tego nie widziałem. No to ładnie mnie załatwił. No, przyznam szczerze, ładnie. No trudno, trudno. Trudno się mówi. Teraz trzeba będzie chyba obcinać czas. Z kim nie gramy, obcinamy czas, żeby próbować wygrać dwie, trzy partie. Obcinasz? Nie obcina. A, dobra, jak nie obcina, to co ja mogę? Remis? Zgoda. Ciekawe, czy punkty doliczyło. Nie, zero dało za remis. No właśnie, za szybko ten remis jest. Tutaj na liczesie to jest dobrze zrobione. No właśnie, no właśnie. Nie można za szybko remisować, bo te punkty potem się nie liczą. Dobra, obcinam. Przeciwniku, mój drogi, zrób to samo. Nie zrobił. To jest mało czasu, mało czasu. Leci teoria. Leci teoria. To jest pozycja już bardzo dobra dla czarnych. Tutaj grozi ruch taki nieprzyjemny. Zaraz, jak tu, to tu chyba się grało. Z tego co pamiętam. Mamy figurę. Zbiję na F5 prawdopodobnie. Okej, dobra, figura. Więcej kwestia, tylko teraz czasu. Trzeba przyspieszyć. B6, skupmy się na tym ruchu. Jak sam wszystko wymienia, to tym bardziej się cieszymy.
No nie jest to jeszcze taka oczywista na tym czasie wygrana. Ale wygrana jest, jakby nie było. Uff, dobrze poszło, dobrze, dobrze, to było bardzo ważne zwycięstwo i myślę, że ostatnia partia, jak dobrze pójdzie. No i zobaczcie, pierwsza trzydziestka, nie? I tak jest świetnie póki co, no ale nagród finansowych nie będzie. Niestety, tutaj trzeba się wykazać niezłym sprytem i przypuszczam, że trzeba trafiać na zawodników, którzy też obcinają czas, żeby szybciej te punkty robić w tym turnieju. Mamy lidera na koniec, prawdopodobnie. Też obetnę ten czas. Co tam będę sobie żałował? Okej. Dobra. Bardzo sprytnie. Chcę mnie tu załatwić. Czy ja czegoś nie widzę w tej pozycji? Nie wiem. W każdym razie on gra bardzo szybko, co mnie trochę denerwuje. Tak, zagramy. Tak, można? Zapewne można. Teraz bądź mądry i to wygrywaj. Mamy go. Mamy lidera, moi drodzy. Drugi raz. Tym razem tak w miarę uczciwie. Jeszcze jest szansa na jedną partię. Jeszcze jest szansa na jedną partię. Z czasem obciętym i byłoby naprawdę świetnie. Walczymy o pierwszą dwudziestkę. Bo ten punkcik dał dużo. Trzy punkty dały bardzo dużo. No, słuchajcie. Obcinamy. Jest, przeciwnik obciął. Dobra, podszedł do tego uczciwie. Nie no, oczywiście zrobił to samo. Okej. Okay. To za pozycja taka mało mi znana. Niestety. Tak dziwnie trochę lawiruje tutaj w tej pozycji. No remis nie, bo remis nam da 0 punktów, mój drogi przeciwniku. Nie możemy się zgodzić na remis. Chciałbym bardzo, ale to jest no, nieopłacalne w każdym razie. Nie jest to opłacalne. O, tu mi się podoba. Już mniej mi się podoba. Tak. A, dobrze, dobrze, dobrze. Tu się trzyma. Tu się trzyma wszystko. OK. I już. Różnobarwne? Spoko. O, nawet jeszcze lepiej będzie. Przeciwnik podstawił. Mogę nawet roszadę zrobić w tym momencie. Tylko czy ja tego chcę? Chyba nie chcę. Chcę. Nie, na luft trzeba zrobić.
Lecimy. Dobra, wieżówka. Nie, nie remis, nie, żadnych remisów. Żadnych remisów. Zwycięstwo. Ale mi nie zaliczyło tego punktu niestety. 25 miejsce. No słuchajcie, w 25. Idealnie. Szkoda, że nie zaliczyło mi tego punktu. No, no i zobaczcie, wyniki mamy. No mamy wyniki. Mamy wyniki. Ten pingwin na trzecie miejsce jeszcze udało mu się wskoczyć. 100 dolarków przytulił. No właśnie, właśnie. Maciek 10. Najlepszy z Polaków prawdopodobnie. No w szachuś 25. Jest ok, słuchajcie. Przewidziałem, tak, przewidziałem 25, no i bardzo, nie, jestem zadowolony, ale wynika to z tego, że przypominam, zawodnicy obcinali czas, więc było trochę łatwiej grać mi przynajmniej, także jest dobrze.